Cześć drodzy widzowie, dziś krótki odcinek, zobaczymy co się dzieje na działce po 4 tygodniach nieobecności. Tak, wiem, 4 tygodnie to dużo, zaniedbałem trochę działkę, ale musiałem zaniedbać, byłem na urlopie i nie miałem po prostu tu jak przyjechać. Strasznie nawalało w Warszawie piorunami, no po prostu kataklizm, więc myślę, że tutaj działeczkę też mogło dziabnąć. Jestem sam, jest ze mną Pinczur. Pinczur, jedziemy? Zatrzymałem się samochodem przed całą działką, żeby po prostu nagrać reakcję, jeśli się coś wydarzyło. Miejmy nadzieję, że nie. Ten odcinek będzie króciutki. Ej, zobaczcie, to nawet kreta wzięło i utopiło. Ojej, to normalnie woda wszędzie pływała. Z daleka już widzę, że coś się z namiotem wydarzyło. Ale może nie będzie tragedii dużej. Ale zarosło. A zobaczymy. Przyczepa stoi. To najważniejsze. Pinczur, gdzie ty tam łazisz? No. Troszkę się wywaliło. Dobra. Działamy. Ale będzie roboty. Ale będzie roboty, chodź. Jesteś tu? Troszkę powyrywało. Domyślałem się, że tak będzie. Bo, że tak powiem, tajfun był niezły, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, że ja to chyba po prostu złożę. Bo i tak będziemy tutaj robić te prace ogrodnicze, o których będziecie za chwilę wam coś powiem. Więc ja to po prostu wszystko rozłożę. Tak. Ja to rozłożę. Jezus, jak tu zarosło. Ale zobaczcie, chatki nie przesunęło. Tutaj się dobrze trzymała, zobaczcie, skubana. Jak tu zarosło. Krzaczorami. A tu się coś stało? Nie, dobra. No nic, no. Zobaczcie, jak zarosło. O Jezus, to wszystko trzeba będzie kosić. A tu co porosło. Na tej ziemi, co ma służyć do wyrównania terenu. Pokrzywy, co to w ogóle jest? O Jezus. No dobra. Zajmijmy się zatem rozbiórką tego. Czy ty możesz mi powiedzieć, co ty żresz? Halo? Pinczur, co ty jesz? Przestań żreć tę trawę. Chodź, chodź, nie jedz tej trawy. Nie jedz. Generalnie trochę przeorało to. Teraz nie wiem, co z tym zrobić. Czy to samemu zdemontować i już po prostu to złożyć? Czy to tak zostawić i nie wiem, do weekendu, żeby poczekało, żebyśmy coś z tym zrobili? Powiem wam tak. To nie spełnia swojej roli, jak ma stać dłużej. Tak się tego obawiałem, że tego typu namiot to jest dobry, jak wyjdziecie sobie, wiecie, przyczepką i tydzień sobie gdzieś tam siedzicie, pilnujecie tego, czy go zwieje, czy woda się naleje i tak dalej. A tak, żeby to dłużej stało na działce, to się to chyba nie nadaje. Więc, jak sami widzicie, składam tą katastrofę. I może na przyszły rok, zanim oczywiście za 2-3 lata powstanie domek, budujemy sobie tutaj jakiś taki nieduży tarasik zadaszony. Piszcie w komentarzach, czy to dobry pomysł. Oczywiście własnymi siłami i własnym pomysłem, bo jakby inaczej. Zbieram to do końca i zaraz wam wytłumaczę, co będziemy w dalszych filmach robić, żebyście nie mieli poczucia, że wrzucam jakiegoś zapychacza, bo plany są i będziemy tutaj cały wrzesień robić dużo rzeczy. Zobaczcie, tu cała rzeka płynęła. My mamy trochę wyżej działkę. Ale tam, to wszystko tam poszło. O, firaneczki odwiesiłem, bo są całe mokre. Do prania je od razu zabiorę. Do domu. Im dalej kopię, tym większe straty. Zobaczcie, jak to się powyginały te rurki. Normalnie na chama zagięte. A ty co, dusisz się już tą trawą? Ach, szajs taki. Znaczy, no nie szajs, no. Nie powinno to było tu stać tyle czasu i być na... Aj, 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 aj.
No nic, na przyszły rok się zrobi po prostu. Na stałe zadaszenie i cześć. Sprzątnięte, zdemontowane. Jednak okazało się to trochę większą katastrofą niż myślałem. No cóż, trzeba będzie pomyśleć, co z tym zrobić. Jeszcze zajrzałem do przyczepki. Czy się nic nie stało, nie zalało? Nie, jest w porządku. Generalnie tak. Trochę się zmachałem. Nieduża robota, ale potliwa. Generalnie tak, no życie, sami widzicie, piszę scenariusze. Co oznacza, że na wiosnę trzeba będzie zrobić tutaj nowy jakiś ganeczek. Mówiłem, no nie sprawdza się. Trzeba będzie zrobić jakiś ganek zadaszony. Oczywiście zrobimy to po taniości, żeby było no to zgodnie z duchem kanału. No i moim własnym. Zapomniałbym o najważniejszym. Przywiozłem kudeczki dwie, bo nie ma na bramce. Teraz założymy. Zobaczymy, czy tą. I nie ma na naszej narzędziówce. Oczywiście tam nic nie ma. Ktoś połasi na stary leżak, który tutaj jest. No i teraz jest tylko ten podarty z tego namiocik. Więc tu trzeba po prostu, tak jak widzieliście na filmie poprzednim, to takie jest, o, jak tu złapie kłódeczkę, to będzie gitarka. Ej, czy to kłódka jest już zardzewiała? Nowa? Tutaj? No i w ogóle też wymyślili, żeby przez kółko przekładać, żeby założyć. Ja myślę, że ją tutaj damy, na brameczkę. O, jakiś pies idzie. Tu damy ją na brameczkę. Tak jakby z tym była. Tu się zamknie. No właśnie. Czyli jednak trzeba będzie zamieniać. Mamy radę, będzie dobrze. Zmiana planów. Ta będzie musiała iść na chałupkę, bo się nie mieści. A ta będzie tutaj. O, żeby ci tak kaczki podeptały. No nie wierzę. A nie, dobra, przełazi jakoś. Ciężko, ale przełazi. No, jest luksusowo. Pewne, że to tak jak dzik, że sra w lesie. Jest to pewne, że jakby się ktoś chciał włamać, no to się oczywiście, że włamie, ale tu nic nie znajdzie. To jest tylko tak naprawdę, żeby trzymało te drzwi, żeby się nie otwierały. Nie, kicha. Tu jest za mała dziurka i nie przełazi przez to. Trzeba by było na siłę, a to by się człowiek męczył za każdym razem. Następnym razem to powiększymy wiertareczką, będzie luks. A ty co, siedzisz grzecznie i czekasz, tak? O, zimno ci już, już się telepisz. Dobra, szybko, idziemy do samochodu. Zaraz się zagrzejesz, dobra? Moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Niezaplanowany film, nie wziąłem sprzętu nagraniowego, wszystko jest z telefonu, jak widzicie. Może jakoś troszkę będzie gorsza, ale przynajmniej przekaz będzie warty uwagi. Wrzesień miesiącem i październik prac jesiennych na działce. Co tu trzeba zrobić? Przekonacie się wkrótce w kolejnych odcinkach. Jeśli wszystko pójdzie z planem, to uda się bardzo fajne odcinki dla Was nagrać. Przede wszystkim będziemy tutaj musieli ten teren przygotować już do posiania różnych rzeczy, które tu chcemy zasadzić, czyli jakieś drzewka, krzaczki. To wszystko mamy mniej więcej zamysł, jak to zrobić. I mam nadzieję, że w najbliższych filmach zobaczycie, odwiedzimy szkółkę, wybierzemy coś, kupimy. Trzeba będzie tu obmierzyć gdzie co, no i wyrównać ten teren. Powiem Wam, że najbardziej jestem zaskoczony tym dziadowskim domkiem. To przetrwało taką wichurę. Słuchajcie, pioruny nawalały, ja nie wiem, co sekundę, nawet częściej. I to przetrwało. Nic, nawet się nie ruszył. Woda spłynęła tam, gdzie chciałem, żeby spłynęła. Jeszcze może przed zimą byśmy spróbowali tutaj zrobić rynny, takie z rur PCV, żeby się deszczówka zbierała. No ale to, co tam powstało, jak tu zarosło. To wszystko trzeba po prostu będzie wykosić. Tu nie lepiej. Proszę Państwa, nie byłbym sobą, gdyby nie to, że nie dało mi to spać, że ta działka jest tak zarośnięta. I żeby tutaj cokolwiek zrobić, żeby tutaj przeorać tą działkę, to trzeba ją skosić. Więc przyjechałem specjalnie wieczorem po pracy, żeby tą działkę skosić. W ruch pójdzie kosa demon. Oczywiście nie będę Was zanudzał samym filmem skoszenia i tak dalej, bo ileż można przecież kosić, ale zrobimy ciekawy eksperyment. Zarzucę
stoper i zobaczymy, ile zajmie całe koszenie, łącznie na przykład z przerwami na picie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie pokażę Wam telefonu ze stoperem, bo akurat kręcę telefonem, bo znowu nie wziąłem aparatu, no ale myślę, że takie krótkie formy vlogowe też czasem są potrzebne. Zwłaszcza, że następny film, moi drodzy, będziemy się naprawdę na poważnie zajmować tą ziemią tutaj i zrobimy to swojsko, ale przyjaźnie dla użytkownika, tak żeby ten trawnik, a raczej taka tak zwana łąka, były równe i przyjemne do życia, a nie do wiecznej udręki z nawożeniem, zastanawiałem się, tak jak było zresztą na poprzedniej działce. Zaczynam, przebieram się i kosimy. Jeszcze tylko szybki rzut na to, co tutaj trzeba skosić. No trochę jest, nie? Pogoda jest nie za fajna, trochę pomało, ale koza demon da radę. Niech się rozgrzeje! Lecimy! Ja wiem, że tego raczej nie widać na telefonie, bo on strasznie rozjaśnia, ale już jest tak ciemno, że już ledwo co widzę, szczerze mówiąc, co kosza. Tutaj przecież nie ma światła. Więc dzisiaj sobie odpuszczam i zobaczycie dokończenie koszenia w kolejnym filmie, który już będzie tematyczny. Zajmiemy się tą glebą. Zdradzę temat glebokryzarka. To już powinniście troszeczkę wiedzieć, o co chodzi. Zobaczcie, ile mi się udało skosić. Tam jest skoszone, tam całe. Dudoton. Tu został tylko ten placek, bo tu też wszystko wykosiłem. Zastanawiam się, czy to trzeba będzie tutaj zagrabić jakoś. No ale dobra. To się jutro o tym pomyśli. Czyli na kolejnym filmie. To koszenie zajęło dokładnie godzinę 40 minut. Trochę parę razy mi żyłka spadała, więc musiałem ją nawlekać, więc uważam, że to i tak całkiem niezły wynik. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. I bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie. Łapki w górę. Mile widziane. No, zresztą też. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. We'll be right back.